Czy kiedykolwiek przydarzyło ci się coś tak przerażającego, że wspominasz to do dziś? Za czasów nastoletnich, wraz z moją przyjaciółką, pracowałyśmy w Pizza Hut. Pewnego weekendowego wieczoru, gdy zbliżała się już godzina zamknięcia, byliśmy świadkami dość dziwnej sytuacji. Spakowałyśmy swoje rzeczy, wyszłyśmy z budynku i już byłyśmy gotowe, aby wsiąść do auta, gdy naszą uwagę przykuł pewien istotny szczegół. Otóż okazało się, że pod naszą nieobecność do środka wślizgnęła się strasza pani i rozsiadła się na przednim siedzeniu w oczekiwaniu na nas. Przyjaciółka ostrożnie otworzyła drzwi od strony kierowcy i zanim wsiadła zapytała staruszkę – Mogę pani w czymś pomóc? Tamta jedynie odpowiedziała – Potrzebuję podwózki do domu. Zachowując więc trzeźwie rozsądek, na początku nie wymyśliłyśmy wymówkę, że nasze telefony zostały w środku. Dlatego też szybko wrócimy po nie, zawiadomimy naszych rodziców o ewentualnym spóźnieniu, a potem od razu jej pomożemy. Oczywiście zamknęłyśmy się w środku na cztery spusty, i nie czekając ani chwili dłużej, wezwałyśmy policję. Zaledwie w przeciągu 10 minut funkcjonariusze zjawiają się na miejscu, a kobieta zostaje aresztowana. Jak się później okazuje, staruszka w rzeczywistości była 47-letnim mężczyzną w przybraniu, z nożem ukrytym w tylnej kieszeni. Miałem około 13-14 lat, gdy pewnego dnia zostałem sam w domu. Siedziałem sobie w najlepszej na górze, aż tu nagle od strony kuchni dobiegł mnie hałas. Jakby ktoś usiłował wyważyć drzwi. Po chwili rozległy się krzyki: Pali się, uciekajcie. Przez chwilę ogarnęło mnie przerażenie, ale później przekalkulowałem sobie całą sytuację na chłodno. Chwila, chwila, przecież nawet nie czułem dymu, nie wspominając już o tym, że w domu nie byłoby niczego, co mogłoby wzniecić ogień. Specjalnie zamówiłem jedzenie na wynos, a wszystkie potencjalne niebezpieczne urządzenia były odłączone od gniazdka. To wszystko tak bardzo wydało mi się podejrzane, że absolutnie nie miałem zamiaru ruszyć się ani na krok, a zamiast tego zadzwoniłem na policję, podając im wszystkie szczegóły zajścia. Gdy służby dotarły na miejsce, po tajemniczym przychodniu nie było ani śladu. Ale za to zostawił po sobie zabłocone ślady butów na posadzce wraz z rozwalonymi drzwiami. Pewnego dnia, gdy miałam około 12 lat, mama poprosiła mnie, abym zaniosła cukier naszej starszej sąsiadce w ramach podziękowania jej za wcześniejszą pomoc. Byłam dzieciuchem i nie miałam tamtego dnia najmniejszej ochoty na kontakt z ludźmi. Próbowałam odmówić, ale tak czy siak mama postawiła na swoim. Dotarłam więc pod drzwi wejściowe starszej pani i niechętnie zapukałam, czując, że za chwilę się rozmyślę i stamtąd ucieknę. Przez szybę dostrzegłam ciemny zarys zbliżającej się sylwetki, ale z racji, że naprawdę nie miałam ochoty na gadkę szmatkę, to po prostu zostawiłam torbę cukru na wycieraczce. Szybko się stamtąd ulotniłam, zanim kobieta zdążyła otworzyć drzwi, i oczywiście w domu przemilczałam fakt, że ostatecznie wcale nie spotkałam się z sąsiadką. Trzy dni później staruszka niespodziewanie wpada do nas i pyta, czy w przeciągu kilku ostatnich dni zauważyliśmy coś dziwnego w okolicy. Oczywiście moja mama musiała od razu wypalić. Och, myślałam, że rozmawiałyście z moją córką. Ostatnio miała podrzucić ci cukier. Tak więc zostałam przyparta do muru i musiałam wyjawić prawdę, że w rzeczywistości. Jedynie zadzwoniłam i od razu się zmyłam, zostawiając podarunek pod drzwiami. Ku naszemu zdziwieniu sąsiadka momentalnie wyjaśniła, że jakieś trzy dni temu coś uruchomiło jej alarm i okazało się, że był to włamywacz. Po tym zdarzeniu dla własnego bezpieczeństwa wyjechała do innego stanu na jakiś czas, ale zapomniała nas o tym powiadomić. Co za tym wszystkim idzie, to nie ona szła otworzyć mi drzwi, a intruz, który wkradł się do jej domu. Tamtego dnia po prostu nie miałam ochoty z nikim rozmawiać i jak widać nie bez powodu. Wciąż nie mogę się nadziwić, jak wspaniały sposób działa ludzka intuicja. Pomyśleć, że gdybym olała wtedy ten cichy głosik w mojej głowie, mogłoby mi się przydarzyć coś bardzo złego. Za dzieciaka bardzo często nocowałam o przyjaciółki. Pewnego razu obudziłam się w środku nocy, aby skorzystać z łazienki, która na moje nieszczęście znajdowała się na odległym krańcu korytarza. Kiedy jakimś cudem pokonałam strach przed ciemnością i załatwiłam swoje potrzeby, przy wejściu natknęłam się na jej starszego brata. Nie byłam w stanie dostrzec niczego poza zarysem jego sylwetki wyłaniającej się z mroku. Zanim zdążyłam się zorientować, podszedł do mnie i w całkowitym milczeniu zacisnął ręce wokół mojej szyi. Na szczęście spłoszył go jakiś szmer w oddali i szybko mnie puścił. Od razu z płaczem zadzwoniłam do mamy i nic nikomu nie mówiąc uciekłam stamtąd. Próbowałam później wytłumaczyć całą sytuację przyjaciółce, ale niestety nigdy mi nie uwierzyła. Od tamtego czasu unika mi domu jak ognia. Dopiero w wieku 18 lat tak naprawdę zacząłem swój pierwszy poważny związek. Niestety dobrze zapowiadająca się relacja skończyła się na wiecznym schodzeniu, rozchodzeniu przez jakieś 4 lata. Ale od początku. Gdy zabawialiśmy się po raz pierwszy, dziewczyna nieco zamknęła się w sobie, tak więc przystopowałem, co by zbytnio na nią nie naciskać. W drodze do domu wyjaśniła, że jej były często ją do rzeczy, na które nie miała ochoty, dlatego muszę dać jej trochę czasu. Oczywiście wykazałem się zrozumieniem i zapewniłem, że nieważne ile to potrwa, jej ja tak na nią poczekam. Od tamtego momentu układało nam się świetnie, ale jakimś trafem za każdym razem, gdy na horyzoncie pojawiał się problem, jej ex wracał do gry. Zwykle pocieszał ją przez komunikator AOL tylko po to, żeby za chwilę odezwać się do mnie, grożąc mi i zapewniając, że ją z powrotem. Gdyby to była tylko jednorazowa akcja, zrozumiałbym, ale nie ciągnęło się to przez cały nasz związek. Pewnego razu doszło nawet do tego, że zadzwoniła do mnie z płaczem po tym jak gość wtargnął do jej domu i zaczął ją całować. Można było powiedzieć, że był właściwie jedynym źródłem konfliktu w naszym związku. Gdy coś złego działo się, prawie zawsze chodziło o niego. Najbardziej niespodziewany zwrot akcji nastąpił jednak po czterech latach od kiedy zaczęliśmy się spotykać. Pewnego razu zadzwoniła do mnie i drżącym głosem wyjąkała, że musimy porozmawiać. Przyznała, że popełniła okropny błąd, którego żałuję. W tamtym momencie byłem na 100% pewien, że mnie zdradziła i to w dodatku ze swoim byłym. Wpadam więc do jej domu cały w nerwach po to, żeby dowiedzieć się, że oszukiwała mnie przez cały ten czas. Okazało się, że nigdy nie było żadnego chłopaka, a w zasadzie był tylko, że ona wcieliła się w tą rolę. Najwyraźniej przez cztery lata byłem nękany i zastraszany przez własną dziewczynę. Od tamtego czasu minęło już 20 lat, ale myśl o tym nawiedza mnie po dziś dzień. Zastanawiam się tylko po co to wszystko. Dla jej chorej satysfakcji? Pewnego wieczoru, gdy siedziałam w moim pokoju w akademiku, zniknął do dobiegł mnie dźwięk przekręcania pokrętła głośności w moim przenośnym głośniku. Jestem pewna, że nie da się go od tak odtworzyć i jednocześnie nie przychodzi mi do głowy nic innego, co mogłoby brzmieć podobnie. Byłam sama, więc tym bardziej nie było nikogo w pobliżu, kto mógłby próbować mnie wkręcić. Usłyszałam to tylko raz, więc nie myślałam już o tym więcej, dopóki nie odebrałam poczty następnego dnia. Okazało się, że dostałam karteczkę od osoby, z którą chodziłam do tego samego kościoła w dzieciństwie. Dla lepszego zobrazowania sytuacji dodam, że właściwie nigdy nie zamieniłyśmy ze sobą ani jednego słowa. W zasadzie nie łączyło nas kompletnie nic, poza tym, że często przebywaliśmy w tym samym miejscu przez jakieś 2-3 miesiące. Co ciekawsze, ten osobnik miał dość nieciekawą przeszłość. Był karany za przestępstwa na tle seksualnym. Przejdźmy teraz do puęty. Zastanawiałam się, co mogłaby ode mnie chcieć praktycznie nieznajoma mi osoba. Zajrzałam więc do złożonej karteczki i dosłownie mnie zmroziło. Wiadomość była dość zwięzła, ale jej przekaz był przerażający. Mam nadzieję, że nie wystraszyłem cię za bardzo zeszłej nocy. Otóż to, to wszystko, co chciał mi przekazać. Lata nastoletnie zleciały mi głównie na nocnych spacerach z przyjacielem. Często urządzaliśmy wspólne nocowanie, a z racji, że jego mama pracowała na nocną zmianę, mieliśmy praktycznie cały dom dla siebie. Północ za to była idealną porą na kultywowanie naszej tradycji, i właśnie wtedy wybywaliśmy na jakieś 2-3 godziny w świat. Była jedna taka szczególna trasa, którą sobie upatrzyliśmy. Ścieżka ta prowadziła w kierunku gęstego lasu, z którego wychodziło się wprost na wierzchołek wzgórza. Często przesiadywaliśmy tam na ławeczce, napawając się ciszą i ciesząc oczy widokiem nocnej panoramy miasta. Jako, że przeprawa przez Mroczny Las nie należała do najprzyjemniejszych rzeczy, mój przyjaciel zaproponował pewnego razu, abyśmy odpoczęli nieco dłużej na owej ławce. Tak więc zeszliśmy z dobrze znanej nam drogi, aby przejść jakieś 20 metrów przez łąkę i w końcu dotrzeć do celu. Warto wspomnieć, że nasza ławka znajdowała się w zaroślach i ze wszystkich stron była otoczona drzewami i krzakami. Oczywiście, za wyjątkiem frontu, skąd roztaczał się cudowny widok. Siedzieliśmy tam może z 20 minut, paląc i rozmawiając o sensie wszechświata. W pewnym momencie zaczęło się robić już dość chłodno, jako że historia rozgrywała się późną jesienią. Nie zastanawiając się długo, zaczęliśmy się powoli zbierać do podróży powrotnej. Kiedy już prawie weszliśmy z powrotem na ścieżkę, kumpel przypomniał sobie nagle o zapalniczce. Odparłem, że byłem przekonany, że to on ją zabrał, wyszło na to, że musimy zawrócić i poszukać zguby. Przez dłuższą chwilę po prostu błądziliśmy dłońmi po masku w okolicach ławki. Jako że gęstwina drzew skutecznie blokowała dopływ światła, musieliśmy włączyć latarkę w telefonie, żeby móc w ogóle cokolwiek dostrzec. Przyjaciel przez chwilę machał nią dookoła i właśnie wtedy go zobaczyliśmy. Tuż za ławką siedział dwumetrowy facet ubrany w czerni od stóp do głów. Tkwił bez ruchu, wlepiając w nas swoje przenikliwe ślepia. Nie słyszeliśmy żadnego hałasu, co oznaczało, że musiał tam być cały czas podczas gdy my bez trosk gawędziliśmy na ławce. Sam fakt, że wlepiał swój wzrok w tym naszych głów nie zdradzając nawet swojej obecności, mroził mi krew w żyłach. Oczywiście oboje podskoczyliśmy na jego widok, a mój kumpel rzucił do niego coś w stylu: "Cholera jasna, człowieku!" Omal przyprawiłbyś nas o zawał, co ty tam robisz. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Przez chwilę utrzymywaliśmy z nim kontakt wzrokowy, kompletnie zdezorientowani. Po czym to ja spróbowałem nawiązać kontakt? Dlaczego siedzisz na ziemi? Nie jest ci zimno? Cisza. Wszystko w porządku? Tym razem mój kumpel do niego przemówił, ale jak się okazało na marne. Koleś wciąż milczał. Słowa nie są w stanie wyrazić tego, jak bardzo surrealistyczna wydawała mi się ta sytuacja. Mimo wszystko jedno wiedziałem na pewno. Coś z tym facetem było ewidentnie nie tak. Jak później zresztą przyznał mój kupel, jego intuicja podpowiadała mu dokładnie to samo. Jednak przerażenie sięgnęło zenitu dopiero wtedy, gdy facet podniósł się z ziemi i zaczął iść w naszym kierunku. Byłem w stanie wydukać tylko coś na kształt Co się dzieje? I tym razem odpowiedział, ale z jego ust wydobyło się jedynie krótkie: Och, tak. Gdy okrążył ławkę, aby się do nas dostać, poczułem dłoń kumpla zaciskającą się na moim płaszczu i ciągnącą mnie do tyłu. Wyszeptał mi do ucha, zmywajmy się stąd. Zrobiliśmy kilka kroków do tyłu, jako że odwrócenie się do niego plecami byłoby najgorszym możliwym ruchem. Po czym puściliśmy się biegiem. Przez cały czas oglądaliśmy się za siebie, aby upewnić się, że kolejś nas nie śledzi. Tak naprawdę z ulgą odetchnęliśmy dopiero, gdy udało nam się dotrzeć do domu. Do dziś nie mam pojęcia, po co do diabła tam siedział, kim w ogóle był i dlaczego przez prawie pół godziny gapił się na nas w milczeniu. Tym bardziej wolę nie wiedzieć, co planował z nami zrobić, kiedy wstał i zaczął zmierzać w naszą stronę. Wiem jedynie tyle, że słusznie było wziąć nogi za pas, zamiast próbować dowiedzieć się, co też za chwilę nam zgotuje. Na dzisiaj to już wszystkie wyznania z serii Zapytaj Reddita. Będę wdzięczny, jeżeli zostawisz subskrypcję wraz z łapką w górę, bo ponad połowa widzów jeszcze tego nie zrobiła. Dzięki. Cześć.